Sponsorem wiadomości sportowych jest firma A&A Studio Projekt Legnica Lubin. Witam Państwa, Jakub Jurek, zapraszam na wydarzenia sportowe. Blisko dwa miesiące na zwycięstwo czekały rezerwy KGHM Zagłębia Lubin. Podopieczni Piotra Jacka w minionej kolejce pokonali jednak Polonię Głubczyce 7-2. Rezerwom KGHM Zagłębia Lubin w końcu udało się odblokować. Podopieczni Piotra Jacka po blisko dwóch miesiącach bez wygranej tym razem pokonali Polonię Głubczyce aż 7-2. Na pewno spotkania ze sporą ilością bramek świadczą potencjalne i pozwalają pewnie zawodnikom uwierzyć w to, że potrafimy zdobywać sporo goli. No jest to pierwszy mecz taki od Pniówka, kiedy strzeliśmy 3 gole. Po raz pierwszy też aż tyle ich i to na pewno zadziała pozytywnie na drużynę. Spotkanie z outsiderem rozgrywek dość niespodziewanie rozpoczęło się od bramki gości. Później jednak Lubinianie już kontrolowali losy meczu. No, rywal jak rywal. Każdy rywal jest niebezpieczny. Akurat drużyna Głubczyc ma te stałe fragmenty groźne. Zdobyła gola. Natomiast fajnie, że gdzieś tam no, widać było po tej straconej bramce, w ogóle przed meczem było widać skupienie i taką złość sportową i myślę, że żaden z zawodników nie zwątpił, że może się coś wydarzyć tutaj na tym boisku dzisiaj. Dzięki wygranej rezerwy KGHM Zagłębia Lubin awansowało na 12 miejsce w tabeli trzeciej ligi. Sporo emocji przysporzyło spotkanie Płomienia Radwanice z Odrą Chobienia w klasie okręgowej. Goście wygrali 3-2, jednak wynik mógł być również całkowicie odmienny. W 10. kolejce klasy okręgowej Odra Chobienia udała się na niewygodny teren do Radwanic. Miejscowy Płomień w tym sezonie potrafił popsuć humory już kilku faworytów, dlatego można było się spodziewać wyrównanego spotkania. Tym razem do niespodzianki jednak nie doszło i podopieczni Andrzeja Słowakiewicza pokonali swojego rywala 3-2. Końcówka była bardzo nerwowa. Myślę, że przy wyniku pierwszej połowy, gdzie mieliśmy zdecydowaną przewagę i no nie ukrywam, że byliśmy zdecydowanie lepszym zespołem, strach pomyśleć, co by się stało, gdyby w ostatniej akcji drużyna gospodarzy strzeliła bramkę wyrównującą na 3-3. Niezrozumiałe jest dla mnie, dlaczego tak w drugiej połowie słabo graliśmy. Przede wszystkim pozwoliliśmy stłamsić się przeciwnikowi, jeśli chodzi o grę w środku pola. No ale, jak to ktoś powiedział, zwycięzców się nie rozlicza. Jestem zadowolony z tego wyniku, bo to jest bardzo ciężki teren. Myślę, że nie jedna drużyna tutaj straci punkty, a widać, że jest to drużyna dobrze poukładana przez trenera drużyny gospodarzy Zbyszka Czajkowskiego i życzę im wszystkiego najlepszego. Pierwsza połowa, zostaliśmy w szatni, chłopcy gdzieś sobie parę słów powiedzieli w przerwie. Druga połowa była już zupełnie inaczej wyglądała. Graliśmy już, można powiedzieć, tą piłkę, którą chcielibyśmy grać przez cały mecz. Jednak jako Beniaminek musimy się jeszcze opierzyć w tej lidze okręgowej. No, Odra Chobienia to jedna z drużyn, czołowych drużyn. Bardzo dobrzy chłopcy tu grają w piłkę, dobry trener. Jest od kogo się uczyć. Po rozegraniu 10 kolejek klasy okręgowej Odra Chobienia ma na swoim koncie 20 punktów i zajmuje trzecie miejsce w tabeli. Do drugiego konfeksu podopieczni trenera Słowakiewicza tracą 4 oczka. Graliśmy ciężki mecz z Prochowicami u siebie. Myślę, że to był mecz tak piłkarsko na remis. No, przegraliśmy 2-0. Gratulacje dla drużyny Prochowic. Ale nie ukrywam, że myślę, że nasz oddech będą czuli i to dość mocno, bo ta różnica punktowa też nie jest duża. Pamiętajmy też, że oni grają jeszcze z konfekcją i na pewno gdzieś tam w jakichś innych meczach myślę, że może pogubią punkty. Naszym zadaniem się koncentrować na naszym meczu, konkretnie tak jak rozmawialiśmy tutaj, mamy 2 mecze teraz u siebie, jeden z Przemkowem i drugi z Przemkowem, także można powiedzieć derby przemkowskie mamy, ale myślę, że jeśli wrócą ci zawodnicy, którzy dzisiaj byli nieobecni z różnych powodów i nie tylko zawodowych, ale także i zdrowotnych, no to możemy powalczyć o pełną pulę. Liderem klasy okręgowej pozostaje Prochowiczanka Prochowice. W meczu zespołów z dołu tabeli klasy okręgowej Kaczawa Bieniowice okazała się lepsza od Dębu Stowarzyszenie Siedliska. O zwycięstwie gości zadecydowała bramka w ostatniej akcji spotkania. Prawdziwy horror swoim kibicom zafundowali zawodnicy Kaczawy Bieniowice. Mecz z Dębem Stowarzyszenie Siedliska był tym z serii o 6 punktów. I gdy wydawało się, że zakończy się remisem, to zwycięską bramkę dla Bieniowiczeń w ostatniej akcji meczu zdobył Michał Śliwiński. Przegrywaliśmy na 0, potem 1-1, 2-1, 2-2, w końcu 3-2. Dziękuję, udało się, gramy dalej. Porażka w ostatniej minucie.
punkt może nie, może by dawał, bo zawsze te punkty trzeba dodawać do końcowej klasyfikacji, także ten jeden punkt byśmy byli na tym samym miejscu, tak, nie przegoniłaby nas Kaczawa. Oni zdobyli trzy, przegonili nas w tabeli, także potrzebne są, każdy jeden punkt jest, nawet taki zdobyty z Kaczawą, tak. Obie drużyny w tym sezonie spisują się poniżej oczekiwań i od początku okupują dolne rejony tabeli. Szczególnie dziwne jest to u Kaczawy, która przed sezonem dokonała sporych wzmocnień. Przed sezonem na pewno nikt nie spodziewał się, że będziemy bronić się przed spadkiem. Przyszło czterech fajnych chłopaków praktycznie do podstawowego składu, a gramy gorzej niż w tamtym sezonie. Nie wiemy, co się dzieje, próbujemy różnych wariantów, różnych ustawień, trener kombinuje jak może i czegoś brakuje niestety. Dzięki wygranej Kaczawa Bieniowice wyprzedziła w tabeli Dom Stowarzyszenie Siedliska i z 8 punktami zajmuje 14 miejsce. Przed nami piąta seria spotkań drugiej ligi koszykówki grupy D. Tym razem SMK Lubin podejmować będzie KS Sudety Jelenia Góra. Już dziś o godzinie 20:00 koszykarze SMK powalczą o swoje pierwsze zwycięstwo w sezonie. Tym razem przeciwnikiem są Sudety Jelenia Góra, które udało się pokonać w przedsezonowym sparingu. Na pewno kibice liczą na powtórkę w oficjalnym meczu ligowym. Bardzo byśmy chcieli, tylko trzeba wziąć pod uwagę, że zespół z Jeleniej Góry przyjechał w takim składzie bardzo okrojonym, bez najbardziej doświadczonych zawodników. No my zrobimy wszystko, żeby wreszcie doczekać się tego zwycięstwa i będziemy się starali z całych sił, no ale to park zweryfikuje. Lubinianie w każdym spotkaniu walczyli dzielnie, jednak do tej pory nie zaznali jeszcze smaku zwycięstwa. Pierwsze cztery mecze ciężkie na pewno. Pierwszy mecz po dogrywce przegrany z Rabią Rawicz. Mieliśmy ich na wyciągnięcie ręki, dwie ostatnie akcje, które mogły zdecydować o naszym zwycięstwie. Drugi mecz w Ostrowie, pojechaliśmy, chłopaki nam pokazali, jak się gra w koszykówkę, wnioski wyciągnęliśmy. Trzeci mecz z WKK. Źle weszliśmy w mecz, potem goniliśmy, prawie się udało. I ostatni mecz, Polkonty, tak samo nie weszliśmy dobrze w mecz. Znowuż walczyliśmy, zresztą widać po oku. Doszliśmy praktycznie w czwartej kwarcie na 4 punkty, no niestety końcówka zdecydowała, że chłopaki odskoczyli z kątów i przegraliśmy ten mecz. Gramy z Sudetami, chłopaki mają bilans 2-2, także walczymy, chcemy się przełamać. Liczymy na publiczność, zawsze nas trochę niosą do góry, także zapraszamy w środę na mecz. Dzisiejsze spotkanie odbędzie się w hali przy ulicy Komisji Edukacji Narodowej w Lubinie. Początek o godzinie 20:00. To był sport. Państwu dziękuję za uwagę i do zobaczenia. Sponsorem wiadomości sportowych była firma A&A Studio Projekt Legnica Lubin.